Cześć, witam Was serdecznie na kanale Hany Zobaczlizyn. Dziś zaproszę na filmik z wosztem, będę robił woszt ze dziczyzny. Mam sam 3 rodzaje dziczyzny. Mam sarna, jelenia i dzika. Do tego dodam boczek wieprzowy. Taki no, szwatarzek się ściągnął, skóra. Także to już mam poklone fajnie na takie małe kawałki, bo to miał jak zrzynki ze mięsa. A boczek wezmę, se pokroja. No takie kawałki kaś. Tak, i na takie kawałki, że chcę pokroić boczek. Także biorę sobie go, wyciągnę sam do tej skrzynki i pokazałbym, jak już będę miał pokrojone całe dalej. I skroję sobie ostatnie. Ja dowu będę miał jakieś 10 kg wosztu, bo dowu 5 kg dziczyzny i 5 kg dowu boczku. Bez to chcę to już sam pokrył na takie kawałki, żeby mi to potem fajnie bez maszynka szło. Także wezmę sobie to, które najpierw zapekluję. Sam z mą sól odmierzoną, dowu możliwości gram na kilo mięsa. Będę je trzymał w osobnych pojemnikach, bo jutro boczek przepuszcza bez mniejsze łocko, a te chude mięso przepuszcza bez grubsze łocko. Wszystko jutro pokoza razem z przyprawami sodową, także sobie wymieszam boczek i zaraz sobie wymieszamy z dziczyzną. Boczek już jak sobie przeciep do miski, teraz wezmę dziczyzna se przepekluję. Ze sobą fajnie wymieszą. Tak, samo ognięta. Tak, i tak mięso już mam zapeklowane. Także ustawiam je w lodówce do jutra. Jutro dodaję melo dopiero i doprawię pokoza reszta przypraw, które dową do tego. Także widzimy się jutro. Witam Was serdecznie na kanale Hany Zobaczlizyn. Witam Was na drugi dzień. Hany zleci dalej ze filmikiem z wosztem. Mięso już mu przepeklowane, maszyna narychtowana. Z przypraw będę potrzebował kolendra, jałowiec, rozmaryn, muskat, majeranek, cosnek, pieprz biały i gorczyca. Potem wszystkie wogi, powiem Wam, na 10 kg wyladowuję wszystkiego. Ostawia pod filmikiem, jak klikniecie ten mały trójkąt, tam wszystko znajdziecie. A teraz lecimy, mielimy mięso. Pierwsze zmela, tłuściejsze mięso, czyli boczek. Przemela go na mniejsze łocka, także lecimy. To lecimy. I po lekku sobie przemela ten boczek. Na mniejsze łocko, a potem te chude mięso przemela sobie na grubsze łocko. I lecimy dalej, mięso już jak se zmelą, sami schudę też jak se przemelą na trochę grubsze łoko. Nie pokazało, bo maszynka mi zaś padła, także z mną sznauce fola, ale Hany zleci dalej. Dzięki Paweł, dzięki Marcin za maszynka, za to wszystko, co tam żeście mi pomogli. Także dzięki serdecznie, Hany musi jechać dalej. Także wezmę sobie rozgniata sam jałowiec. To już sobie sam przegniót. Także ciepuję to sam wszystko rań, teraz to wszystko doprawia, także godą prędzej. Wezmę i cały opis zostawiam Wam pod filmikiem. Se będziecie mogli przeczytać, jak klikniecie w tym mały trójkąt tam. Ja już sam wszystko mam odwożone na mój wurszt. Także wciepuję wszystko rań. Cosnek.
taki pech mnie trzymał od listopada. Cały listopad miał tak przesmolony, że to jest masakra. Ale nie będę sam się użalał. Trzeba targać dalej do przodu. Tak, i to już mam, przyprawy już mam wszystkie rajem, także wezmę sobie to jedno teraz. Wszystko do porządku wymieszam. Tak, i trochę już chcę to sam przemieszał. Także czas gichnąć trochę wody. Okej. Okay. Zaraz lepiej mi się będzie mieszało i po drugie lepiej będzie właziło do szyb, nie? Także trochę by da potrzebował, żeby to wymieszać czasu. A potem tylko zawodali. Tak, i mięso już, że chcę wymieszał, wyrobię, tak wygląda. Samą maszynka, nadziwarka, samą szczewa, prędzej w łoczcie z wodą, że je mocnił. Także pani sobie robię kulka. I fajnie sobie ucić zawsze, żeby luft wylos. Jeli to już mam naciągnięte, także sam sobie narobię teraz taki supełek. Samą migła, uważajcie, by wąkaj do wóżku, co sobie nie wlazła. I tu sobie no, jedna dziura zrobić, o, żeby luft los. I teraz tą migłą samą. I to zakładu i jadę z wóżkiem. I polekuj sobie jadę, nie? Tak, i wożdy, że chcę wyjechał trochę. Także teraz sobie wezmę i okręcę. Jak będziecie okręcać, pokazam wam po leku. Tak bierzecie. Jest jeden kawałeczek. I sobie takie odmierzacie, jakie chcecie srogie. I sobie no fajnie zawijacie, nie? Ostatni przekładacie sobie środek. Tak. Jak mu cieka luft, wziąć sobie seleko i no pyk tą migłą i no uważajcie, by wąkaj do wóżku nie ostała, bo tak. To samo mamy jedno fertyś, także jedziemy z drugim. Tak, i wóżka już znowu jechany, sam że chcę uważać biało. Fajnie się trzymie tym, tak wygląda w środku. Rewelacja. Także ją wciepuję na kije, zostawiam ją, niech mi trwa obecnie ze 3 godziny. Potem ją spolawiam zarniok i dalej wam wszystko pokazam. Da się ją najpierw podsuszać, drzwi się otworzamy w zarnioku. Przesusza jaka jest pół godziny albo wela. I potem ją będę wędził, tak w temperaturze jakaś, nie wiem, ze 40 stopni. Jak będziecie wędzić, to tak 40 do 55, no. Ale tak 40 po leku, niech ona wam się fajnie wędzi. Także będzie dobry wóz. Także pokazał wam, jak wygląda po tym zwędzaniu. Bardzo pyszny. O, a sam mi się poli, panie, na czereśni wędza. Tak, 2 godziny wędzenia, 40 na wędzarnia kuchanysa, na te 63 nie parcie, bo to jest tam jest z pieca. Temperatura, o, tak se śmigło. Także jest ok, wędzi się fajnie. Tylko zauważmy, jak wóżty wyglądają w środku. Światło jakieś takie. Będzie lepiej widać.
To jest po 2 godzinach 9 minutach. Cześć, siemanko, witam was na drugi dzień już u Hanysa. Chciałem wam pokazać, jestem w kominku, ale dys tak leje, że nie do rady, także że chcę wyciąg. Tak wygląda Hanysa, bo już fajnie mi się przewędził. Wychłodł, bo stawiłem go po wędzeniu we wędzarnioku. Także będzie prawie północy. Także bez nas się skosztuje. Kosulowo. Ja robię tak, oparzył niecałość. Przeszło pół se zamroża. Tak jest, bo wolę jak jest na wędzuno, na surowo wędzuno, jak jest mrożony, wtedy lepiej mi smakuje, jak se go dopiero po tym uweluję. Ale teraz też se trochę uwelujemy na śniadanie. Tak, a teraz przekrojemy nogo. Wonie elegancko, tak wygląda w środku. Skosztujemy se. Fajnie czuć wszystkimi przyprawami, wędzeniem. Także myślę, dobre będzie. Ciepujemy na woda, wciepuję na woda. Będę parzył go w temperaturze 70 stopni, około 30 minut. Także potem wam pokazałem, jak już wygląda uparzony wóz. Tak, jechany z wóz już weluje, 70. Woda mą, tak mi skoko, roz 70, 71. Tak wygląda. Hanysa wóźdź. Niech sobie pomału dołazi. Pół godziny by da go welował. Tak, sam rosnął tyś. Hanys już wóźdź mu fertyś, uwelowany. Tak wygląda wóźdźcik uwelowany. Wezmę sobie przekroję jeden, pokazałbym, jak wygląda w środku. Tak wygląda wóźdźcik Hanysa w środku. Kosztujemy. Nie smakuje, bardzo pyszny. Musicie sobie spróbować, jak będziecie robić z Hanysem wóźdź. Także zapraszam was na nowe filmiki Hanysa. Dzięki wam za suby, za lajki, za komentarze. Zapraszam na Patronite Hanys Oberschlesien, na sklep z łachami Hanysa, fanpage Gotyk z Hanysem, Instagram Hanys Oberschlesien, Facebook Hanys Oberschlesien. I trzymajcie się, widzimy się w następnym filmiku. Cześć! Tak, jeszcze zapomniałem powiedzieć, jak wyciągłem wóźdź ze wody, co go już chcę uparzył. Wziąłem i spokojnie go se pod taką ciepłą wodą, żeby ten fedies se spłynął. Także zróbcie sobie to samo, jak będziecie robić z Hanysem. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć!